Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i twój dom, 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 będziesz zbawiony. W Ewangelii Marka, 2 rozdział, 17 werset, mamy takie słowa: a Jezus, usłyszawszy to, rzekł im: nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają. Nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzeszników. To są bardzo proste słowa. Pan Jezus przyszedł wzywać do upamiętania nie sprawiedliwych, ale grzeszników. Pan Jezus nie przyszedł wzywać do upamiętania sprawiedliwych, ale grzeszników. Dlaczego tak? Dlaczego tak odwrotnie niż nas uczy religia? Religia uczy nas, że Jezus przyszedł dla świętych, którzy potrzebują jedynie takiego towarzystwa religijnego, wielkiego uczonego, który ich uszlachetni. A grzesznicy to niech się gdzieś tam chowają. Dopóki się nie uświęcą, to nie mają wstępu do ludzi religijnych i mają się trzymać z dala. I właśnie Pan Jezus takim ludziom odpowiedział, bo to właśnie padło jako forma zarzutu ze strony ludzi religijnych, którzy mieli takie fałszywe wyobrażenie, że oni są sprawiedliwi, święci, zadowalają Boga i teraz, ponieważ są tacy wspaniali, to Bóg jest im zobowiązany coś dać. A ci paskudni grzesznicy, z którymi Pan Jezus Chrystus się zadawał, to jakim prawem Pan Jezus się zadaje z takimi ludźmi? Więc sobie wyobrazili o Panu Jezusie, że Pan Jezus na pewno nie jest posłany od Boga, skoro zadaje się z grzesznikami, skoro zadaje się z ludźmi podłymi. Ale właśnie to jest ten dokładnie Boży punkt widzenia, jaki Pan Jezus reprezentował. Że Bóg doskonale wie, że nie ma sprawiedliwego ani jednego. Nie ma, kto by czynił dobrze. Ani jeden człowiek nie jest taki, który by spełniał Boże wymagania. A co za tym idzie, jeśli miałoby to być tak, jak sobie ludzie religijni wyobrażają, to cały świat byłby potępiony. Bo nawet ci, którzy uważają się za takich wspaniałych, to Słowo Boże daje świadectwo, że ich dobre uczynki są jak splugowiona szmata, brudna szmata. Każdy, kto wykonuje prace domowe i parę rzeczy zetrze szmatą, widzi, jak taka szmata jest brudna i nie da się jej użyć do dobrych rzeczy, dopóki się jej zwyczajnie nie oczyści. Do tego Słowo Boże przyrównuje nasze dobre uczynki, które my z naturalnych skłonności jesteśmy w stanie wykonać. Więc nie ma sprawiedliwego przed Bogiem ani jednego. Kolejne miejsce, które chciałbym, żebyśmy jeszcze zerknęli, to jest 1 Tymoteusza 1,15. Pierwszy list do Tymoteusza, rozdział 1, werset 15. Tutaj apostoł Paweł mówi: prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Apostoł nazywa się pierwszym z grzeszników nie przypadkiem. Był właśnie kiedyś takim religijnym człowiekiem jak faryzeusz i w tej pewności tego, że Bóg przyszedł, by jedynie tylko dla świętych religijnych ludzi tępił chrześcijan, którzy uważali, że Jezus Chrystus przyszedł do grzeszników, aby grzeszników ratować. I dlatego apostoł Paweł, będąc jeszcze faryzeuszem, mordował chrześcijan, wywlekał z domów i zmuszał do bluźnierstwa, bo on sam zresztą tak o sobie napisał i wiemy to z Dziejów Apostolskich, że on takie rzeczy robił. I w pewnym momencie, gdy jechał z upoważnieniami od swoich mocodawców do innego miasta, w drodze do tego miasta objawił mu się Pan Jezus Chrystus i w tym zacieczewieniu apostoł Paweł, wtedy jeszcze Saul, mógłby oczywiście powiedzieć, że on nie chce tego słuchać, ale poddał się, pokutował, odrzucił swoją całą sprawiedliwość religijną, swoje grzechy, morderstwa, swoje złości i uwierzył Panu Jezusowi, że tylko Jezus może go zbawić. I dlatego tak tu mówi: Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników. Każdy z nas jest grzesznikiem i Pan Jezus przyszedł na świat, aby zbawić każdego z grzeszników, to znaczy również ciebie i również mnie. Bez Pana Jezusa byśmy byli tam, gdzie zasłużyliśmy, czyli w jeziorze ognia i siarki, w piekle. I kolejne miejsce, które pokazuje, jak bardzo jest to proste, to pokaże nam 2 Królewska 5:1. Tam mamy analogię, dlatego że grzech bardzo często jest porównywany w Słowie Bożym do trądu. Trąd to była taka choroba, która polegała na tym, że za życia gnije ciało człowieka. Prawdopodobnie jest to związane różnymi czynnikami, czy to grzybami, czy to bakteriami, czy to wirusami. Są różne tego powody, natomiast objaw jest taki, że za życia człowiek gnije. I był tam opisany przypadek bardzo ważnego żołnierza syryjskiego o imieniu Naaman. On, podbijając różne narody wokół siebie, między innymi z Izraela, porwał dziewczynkę i tą dziewczynkę uczynił niewolnicą w swoim domu. I ta niewolnica, czyli takie w zasadzie dzisiaj taki status mają różnego rodzaju urządzenia, które mamy w domu, bo one nam zastąpiły po prostu wykonywanie prac codziennych. Wtedy wykonywali w możniejszych domach te prace niewolnicy. I ta dziewczynka, widząc jaki kłopot ma jej właściciel, powiedziała, że jest prorok w Izraelu i ten prorok może go uzdrowić. I ten Naaman wybrał się do Izraela, do tego proroka i w 5 rozdziale 2 Księgi Królewskiej widzimy to spotkanie. 2 Królewska, 5 rozdział. Zachęcam do przeczytania całości w domu, natomiast ja przeczytam od 9 wiersza. 9 werset. Przybył tedy Naaman ze swoimi końmi i ze swoim powozem i stanął przed drzwiami domu Elizeusza. Elizeusz to jest właśnie ten prorok, do którego on przybył. Wtedy Elizeusz wysłał do niego posłańca z takim poleceniem: idź i obmyj się 7 razy w Jordanie, a twoje ciało wróci do zdrowia i będziesz czysty. Od razu widać, że każdy, kto wie, czym jest trąd, musi tutaj zaprotestować, że to jest istne wariactwo tego typu receptę zaproponować. Bo na pewno ludzie takiego statutu jak Naaman na pewno dbali o higienę, obmywali się czystą wodą dobrej jakości nie tylko 7 razy dziennie, ale może i więcej, aby zabezpieczać się przed rozwojem zakażenia. A Elizeusz każe mu się wykąpać 7 razy, zanurzyć w Jordanie i mówi, że jego ciało wróci do zdrowia i będzie czyste. Na to Naaman oburzył się i odchodząc powiedział: oto myślałem sobie, że wyjdzie, stanie przede mną, potem wezwie imienia Pana, Boga swojego, podniesie swoją rękę nad chorym miejscem i usunie trąd. Czyli człowiek religijny oczekuje, że tutaj będą różnego rodzaju rytuały religijne nad nim wykonywane, że może w naszych polskich warunkach po szkle będzie musiał iść 1000 kilometrów do jakiegoś świętego miejsca, gdzie w świętym gaju jakiś święty mąż wyciągnie nad nim ręce, odprawi może jakiś taniec kultowy i spowoduje, że będzie zbawiony. Ale Słowo Boże mówi, że to się tak nie odbywa. To jest tak zwykła czynność jak umycie się 7 razy w Jordanie, czy w dzisiejszym czasie wzięcie prysznica. My wiele rzeczy mówimy swoimi słowami i Bóg postanowił, że wystarczy, że się zwrócisz do Boga prostymi słowami i powiesz: Ty jesteś, Boże, święty. Ja zaprzedałem się grzechowi i całkowicie zgrzeszyłem w Twoich oczach. Nie zasługuję, żeby być takim świętym Bogiem jak Ty. Zbaw mnie, uratuj mnie, bo idę do piekła. Bez Ciebie nie dam rady. Taka prosta rzecz, bardzo prosta rzecz. Uznać się, że jest się grzesznikiem i uznać, że Bóg jest sprawiedliwy i święty. I to wystarczy, żeby być zbawionym raz na zawsze, bez żadnych ograniczeń. I tutaj widzimy, że ten Naaman dalej pomstuje. Czy rzeki damasceńskie Abana i Parpar nie są lepsze od wszystkich wód izraelskich? Czy nie mogłem w nich się obmyć i oczyścić? Potem odwrócił się i odszedł, pałając gniewem. Typowa postawa religijnego człowieka, gdy usłyszy Ewangelię. Co ten głupek mówi? Że co, mam uwierzyć w Pana Jezusa i będę zbawiony? Zwariował? To jest niezgodne z moją religią, z tym, co mnie uczyli całe życie. Lecz słudzy Jego przystąpili do Niego i przemówili tak: Ojcze, gdyby prorok nakazał Ci coś trudnego, czy nie uczyniłbyś tego? Czy gdyby kazał Ci iść do jakiegoś dalekiego miejsca na kolanach, tak jak już dałem wcześniej przykład, czy gdyby kazał Ci własnymi rękami nakarmić 10 tysięcy głodujących w Afryce i miałbyś za to zbawienie, nie zrobiłbyś tego? Przecież to są rzeczy, które za Boże zbawienie, za pewność życia wiecznego to są nic w porównaniu z chwałą nieba. I oni powiedzieli: tym bardziej więc powinieneś to uczynić, to proste, tą łatwą rzecz, gdy Ci powiedział: obmyj się, a będziesz czysty. Poszedł więc i zanurzył się w Jordanie 7 razy według słowa męża Bożego, a wtedy jego ciało stało się znowu czyste, jak ciało małego dziecięcia. Cały trąd znikł, stał się nieobecny w jego życiu. To samo dzieje się z człowiekiem, który przyjdzie do Pana Jezusa. Jezu, ratuj. Wystarczy. W Dziejach Apostolskich 16 rozdział mamy opisaną sytuację, gdy człowiek całkowicie nieznający żadnych religijnych rytuałów, będący siepaczem w więzieniu, bijący więźniów, będący oprawcą więziennym, bo taką funkcję mieli wtedy strażnicy więzienni, i ten człowiek zdemoralizowany, będący częścią systemu opresji Cesarstwa Rzymskiego, pyta apostołów: co mam czynić, abym był zbawiony? A oni mówią: uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Nawet nie dali mu żadnego wykładu religijnego. Nic nie było potrzebne więcej. I to samo jest w Twoim i moim przypadku. Tylko Jezus jest w stanie uratować nas na zawsze. A jest to bardzo poważna sprawa, Dlatego już wspomniany dzisiaj fragment z Mateusza 10:28 jeszcze raz przytoczę. Mateusza 10 rozdział 28 werset. Pan Jezus tutaj mówi: i nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało niszczyć w piekle. To jest bardzo poważna rzecz. Nie możesz lekceważyć zbawienia. Zbawienie jest kwestią życia wiecznego lub wiecznego potępienia w jeziorze ognia i siarki. Duszy się zabić nie da. Ciało, gdy umiera, to dusza żyje dalej. Śmierć ciała nie narusza życia duszy. I nie wyślizgasz się. Jeżeli niepojednany staniesz na z Bogiem na spotkanie, to po prostu jeśli wszystkie twoje grzechy nie są przebaczone, pójdziesz do jeziora ognistego na zawsze. Dlatego ta doskonała ofiara Pana Jezusa Chrystusa, którą On złożył na krzyżu Golgoty, jest doskonałym zadośćuczynieniem za twoje wszystkie grzechy. A skorzystanie z tego jest bardzo proste. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony.